ciągłym pędzie, ciągłej pogoni, nieustannie coś cię pobudza, wpadasz w skrajne stany emocjonalne, szukasz chwytliwych haseł, ciągłych pobudzeń, inspiracji. Prawdopodobnie ten vlog nie jest dla ciebie, ale i tak zapraszamy. Uważam, że tak zwane udane życie dzisiaj, w dzisiejszym świecie, nieustannej stymulacji, nieustannego biegnięcia z górki, nie jest możliwe bez ćwiczenia refleksji i skupienia na sobie. Chciałbym cię bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyś po stoicku ćwiczył skupienie, ćwiczył zdolność wytrwania w skupieniu. To jest dzisiaj zasadnicza sztuka i umiejętność zanikająca. Być może za 20, 30, 50 lat ludzie, którzy to robią, będą unikatami. Tymczasem spróbujmy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego bloga pod tytułem Teoria Wiecznego Powrotu. Ja się nazywam Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i chciałem Was zaprosić do wspólnej podróży. Dzisiaj chciałem powiedzieć o czterech elementach tak zwanego powodzenia w życiu. Powodzenie w życiu, z tego czego się nauczyłem dotychczas, zależy od czterech czynników. Zademonstruję je za pomocą palców. Zależy od czterech czynników. Po pierwsze, od tak zwanego talentu. W tym, co się robi, trzeba mieć talent. Po drugie, drugim czynnikiem są dobrze zdefiniowane cele. Trzecim czynnikiem jest wytrwałość. I wreszcie czwartym czynnikiem jest radzenie sobie z przeciwnościami. Najciekawszym elementem tego, co odkryłem, tego, czego się nauczyłem, jest to, że talent jest tylko 5% w moim mniemaniu. 15 do 20% to jest umiejętność dobrego zdefiniowania celów. Około 70% to jest wytrwałość. I przeciwności losu 5-10% w zależności od okoliczności życia. I teraz, czym jest stoicyzm i jak sobie z tymi tematami, z tymi problemami, jak sobie z tymi elementami sukcesu radzi współczesny człowiek? Współczesny człowiek, jeżeli się rozejrzymy, ma trzy fundamentalne problemy. Nie ma problemu z talentem. Każdy ma w czymś talent. Współczesny człowiek ma problem z dobrym zdefiniowaniem celów. Chcemy zazwyczaj za dużo, albo nie tego, co leży w naszych możliwościach. Po drugie, mamy fundamentalny problem, jeszcze większy problem niż z dobrą definicją celów. Mamy problem z wytrwałością. Współczesny człowiek zbyt szybko rezygnuje, zbyt szybko oczekuje rezultatu swojego działania, nie potrafi się zmotywować do długoterminowego działania. Sukces jest konsekwencją powtarzania pewnych czynności. Nie umiemy się do tego dzisiaj zmotywować. I wreszcie, nie radzimy sobie z przeciwnościami. Jeżeli coś nam się przydarzy, co leży w poprzek naszym planom, załamujemy się, odpadamy, wymiękamy. Teraz, czym jest stoicyzm w kontekście tego, o czym teraz mówiłem? Stoicyzm jest antyczną techniką, która jest wybawieniem dla współczesnego człowieka. Techniką, która uczy dobrze rozpoznawać i definiować swoje cele, która uczy wytrwałości, albowiem dla stoika najważniejszym celem jest wytrwałość. Stoicyzm tego uczy, jak to uzyskać, jak być wytrwałym człowiekiem w realizacji swoich działań. I wreszcie, stoicyzm uczy najważniejszego, że jesteś całkowicie niezależny od przeciwności losu. Chciałbym Was zaprosić do wspólnej podróży, do wspólnego pochylania się nad stoicyzmem, tak abyśmy lepiej radzili sobie w realizowaniu siebie i w spełnieniu się w życiu. To w tym, co jest dzisiaj naszą największą bolączką. W radzeniu sobie z wytrwałością, przeciwnościami i w definiowaniu celów. Dzisiaj w szczególności do współpracy chciałbym zaprosić moich patronów, moich potencjalnych patronów. Na stronie nieco poniżej tego nagrania znajdziecie link do mojej strony na Patronite, na portalu patronite.pl. Tam znajdziecie wyszczególnione informacje, w jaki sposób i w jakim celu możecie mnie wspierać i co z tego powodu, i co w związku z tym możecie uzyskać, jakie korzyści z tego tytułu możecie uzyskać. Bardzo serdecznie Was zapraszam do współpracy, czyli do współpracy w popularyzowaniu stoicyzmu dzisiaj. Bardzo dziękuję.